Zeznał pan również, że zamieszkiwał pan przed alberga pani z uwagi na swoją sytuację materialną. Aha. Czy zdjęcie samochodu znajdującego się na pana profilu na Facebooku jest zdjęciem samochodu, którym pan użytkował? W tym czasie nie pamiętam. A jakie zdjęcie? Jakiego samochodu? No, marki nie chcę przytaczać marki, ale jest to marka postrzegana jako ekskluzywna również model samochodu. Ja, że tak powiem, nigdy ekskluzywnego samochodu nie miałem. Czy tym samochodem, który się znajduje tam, pan nigdy nie jeździł, tak? Nie pamiętam, nie wiem, jaki samochód chodzi. Nie pamięta pan, jakim pan samochodem jeździł? Na Facebooku rzadko w ogóle byłem. A czy to jest pana profil ten... Czy inaczej, czy pana profil na Facebooku... Przepraszam, czy pana profil na Facebooku ma w tle samochód? Być może ma. Czy to jest pana samochód, czy nie? Nie, nie mój. Czy pan go użytkuje? Proszę? Czy pan go użytkował, bądź im się poruszał? Proszę, ale co to ma... Ja panu powiem, jaki to ma związek. Dlatego, że pan powiedział, że pan Marek Mosakowski musiał zapewnić panu lokal, bo pan nie miał, bo pan był biedną osobą, która przyjechała do Warszawy. Tak, ale to było ile lat temu? A zdjęcia są ewentualnie... Czyli dobrze, dlatego chcę ustalić. Proszę powiedzieć, proszę świadka. Czy świadek użytkuje, czy nie ten pojazd? Ja w tym momencie nie użytkuję żadnego pojazdu. Ale czy ten świadek pojazd kiedykolwiek użytkował, czy nie? Nie pamiętam. Być może jeździłem. Proszę świadka, to ma bardzo duże znaczenie, bo dla bardzo dużej grupy osób w budynku, w których świadek się znajdował z panem Markiem Mosakowskim, mieli spokojne życie. Dzisiaj są gonieni tylko i wyłącznie przez komorników. Świadek nam mówi, że to świadek jest ofiarą i świadek jest biedny, a widać, że świadek się chwali ekskluzywnymi samochodami. Dlatego w związku z powyższym... Ale jakbym sobie zrobił zdjęcie przy ładnym samochodzie... Dobrze, ale ustalmy jedną rzecz. Czy świadek poruszał się tym pojazdem, czy nie, kiedykolwiek? Poruszałem się. Czyli poruszał się świadek. Tak. No i to właśnie, i można. Bardzo proszę. Ale... Pytam, na jakiej stopie zna pan Łukasza Marcina Szetrzenia? Tak jak powiedziałem, jest osobą mi znajomą. I nie ma to nic w związku z tym wezwaniem wspólnego. Znajomym na stopie prywatnej czy biznesowej? Tak jak powiedziałem, że to jest... Proszę świadka, na stopie prywatnej czy biznesowej? Tak jak powiedziałem, że nie jest to związane... Na stopie prywatnej czy biznesowej zna pan Łukasza Marcina Szerszenia? Tak jak powiedziałem, że nie jest... Ale ja powiem jeszcze raz, na stopie prywatnej czy biznesowej? Łukasz Marcin Szerszeń, kim on dla pana jest? Jak długo go pan zna? Jak powstała państwa znajomość? Nie pamiętam. Nie pamięta pan? Nie. A proszę powiedzieć, spółka Sosenka 25. Kto tam jest? Kto jest zarządem tej spółki? Ale czy to ma coś... Ja się pytam, proszę świadka, no tak jak powiedziałem, no co mi świadek będzie cytował to, co ma pan... Ktoś świadkowi napisał na karteczce. Ktoś tylko, to przecież no kto świadkowi napisał na karteczce, no? Kto? Co kto? Napisał? No na karteczce tam świadkowi to napisał. Gdzie mam jakąś inną karteczkę oprócz tej? Kim jest Łukasz Marcin Szerszeń? Jak długo go pan zna? W jakich okolicznościach go pan poznał? Nie pamiętam. W spółce Sosenka 25, w której jest pan w Radzie Nadzorczej, pan Łukasz Marcin Szerszeń pełni funkcję zarządu, a także właściciela. Zna pan Łukasza Marcina Szerszenia od tej strony? Tak jak powiedziałem, Łukasza Szerszenia znam. I prowadzi pan z nim wspólnie działalność. Ale czy Łukasz Szerszeń ma coś wspólnego z... To właśnie tutaj... próbujemy ustalić. Jakby świadek odpowiadał, to dowiedzielibyśmy się więcej. Czy pan Łukasz Marcin Szerszeń ma coś wspólnego z tą sprawą? Zadać pytania, na kogo jest zarejestrowane to BMW, którym pan się poruszał? A nie wiem, ja je sprzedałem, jak ktoś nie wyrejestrował. Pan sprzedał? Tak, sprzedałem ten samochód. Czyli było pana? Kiedyś było. Aha, czyli to pan sobie tak chwali się samochodem, który się pan sprzedał wcześniej, tak? A kiedy pan sprzedał? Po prostu pozostawiłem, bo fajnie wygląda. Rozumiem, ale kiedy sprzedał pan ten samochód? Nie pamiętam, ale to już dłuższy czas temu. No to właśnie, ale to jest istotne. Mniej więcej 7 lat, 8 lat temu? Nie pamiętam dokładnie, ale już jakiś czas temu dłuższy. Czyli to było wtedy, kiedy pan Mosakowski musiał szukać panu lokalu, bo pan był osobą, jak to pan użył słowa, niezamożną, tak? Tylko, że na Dalborga mieszkałem 8 lat temu, a samochód był już sprzedany właśnie jakiś czas temu, ale nie aż tak długi.
Czyli później, po wyprowadzce z Dalberga na pewno. Tak, tak, długo. Czyli coś tutaj pan pamięta. A proszę powiedzieć, a czy przed naszym przesłuchaniem pan Marek Mosakowski mówił panu, czy sugerował panu, żeby pan często zasłaniał się niepamięcią? Nic mi nie sugerował. A co mówił? Nie rozmawialiśmy w ogóle o tym. A o czym rozmawialiście? O różnych takich sprawach. Mamy jakieś... Czyli mamy uwierzyć, że przed przesłuchaniem rozmawiał pan z Markiem Mosakowskim, jak pan wcześniej przyznał, ale nie rozmawiał pan o przesłuchaniu. Tak, nie, nie. Wiedział, że to będzie dla mnie sytuacja stresowa i może być może nie chciał jeszcze tego... Jeśli rozumiem. Będzie cały czas powtarzane, to żebym o tym nie myślał. Rozumiem. A czy pan, bo pan jako przyjaciel, czy znajomy, jak pan to określił, pana Mosakowskiego, czy pan wie, gdzie się podział majątek pana Mosakowskiego? Nie wiem. Bo też się przedstawia jako osoba niezamożna. Nie wiem. Mówił panu kiedykolwiek? Nie.